game, rzucamy kością, wódka się broni. Dobra, nagrałbym. Dobra, jest. No to co, rzucamy, tak? Mamy dwa rzuty kością, możemy je szybko wypierdolić. Nic jeszcze bardzo się nie ominęło, na razie luźne pogadanki. Jeszcze nikt na czasie nie zapytał się, jak tydzień temu zarobił. Także nic się nie ominęło. Dobra, zrobimy giereczkę tu. Dobra, widzowie, no to rzucamy, mamy dwa rzuty na razie. Oczywiście jesteśmy na polu start. Pierdolniemy sobie żółty kostką na starcie, co jest? Sorry za to zacięcie. I jedziemy plus 5 na starcie do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo tego w sumie dawno nie było. Rajd do najmniejszego youtubera. Dobra. Podejmiemy jeden rzut kostką. Piłujcie mnie, moderatorzy, bo później będą mnie wyzywać, że ja zapomnę. Został nam jeden rzucik, ale może to być właśnie najlepszy rzut. Czekajcie. Cena. Kurwa! Co ja zrobiłem? Nawet nie pamiętam, jak to było teraz. Nie wiem. Chyba tak. Co ja spierdalam, ty? Co robię? Co ja robię? Czekaj. Nie umiem pisać. Co robię? Co jest w ogóle? Co ja spierdalam? Coś tu mi nie pasi. Dobra, nie wiem, już nie ruszam tego, niech tak jedzie. Dobra, komu ja to ma zrobić jakiegoś tego? Małemu youtuberowi rajd, najmniejszemu. A takie najmniejszego hama muszę znaleźć, który ma na przykład dwóch widzów i streamuje Minecrafta najlepiej, nie? To jak takiego znaleźć, widzowie? Co ma jednego widza albo dwóch? Jak to, wiecie jak to może znaleźć? Czekajcie, wejdziemy na żywo. Czy jest 39 tysięcy widzów, to nie, 62 tysięcy widzów. 24. O, tu jest 11, 160. O, wjechał, to Tarno, siebaś Sobera pod Romacho. Dzięki Tarno za dyszku. Dzięki bardzo. Macie kogoś? Siema Naszelny Menel. Tego spotkałeś na Ome? Jakiego? Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Kogoś, kto ma na przykład dwóch, trzech widzów, wiecie co chodzi. Tylko, może tak, minę Craw. Damy na żywo. Nie wiem, jak tu ustawić. Minę Craw. O! Masz komerkę? Weź ci powie, czekajcie. Mów coś. Chłop ma cztery osoby na live. Siema, czy też mnie czy nie bardzo sędzi, żeby go ogłoszenia podać? Siema, czytasz coś na Lila, kurwa, nie wiem, nie wiedziałem, żebyś pisał. Ogólnie czytam, ale nie wiedziałem, żebyś coś takiego pisał do mnie. Widziałeś? No napisz jeszcze raz, może nie wiem, coś się do spamu poszło, nie sprawdzałem, mordo. A co dziady jest? O, coś pierdoli. Specjalnie to zrobiliście. Tak. Dobra, poczekajcie, bo on jeszcze nie ma kamerki, to może nie, ale... O! Patrzcie do Nate'a, Karol ma chorą córkę. Dobra, widzowie, jest jakiś chłop, ma cztery widzów ma. Ale nie no. Bez kamerki to może nie, co? Dawaj kogoś z kamerką. Minecraft, Granko. O tego, ten wygląda sympatycznie chłopak, 16 widzów ma. Patrzcie. Okej, można też zrobię. Tak. Myślałem, że nikt nie ogląda tych powtórek streama, ale zawsze je zostawiam, żeby... Co, on już kończy? 18 osób, a nie powiem. Wszyscy piszcie do niego, pozdro Puzon. Dawajcie, jedziemy, macie link na czacie. Nazywa się, chłop się nazywa Wujek Shop. Ma 17 widzów, dawaj, piszę mu pozdro Puzon. No spoczko. Dawaj, to wszyscy wjedźmy, 2000 osób na pizdę. Właśnie. Jest przegłos, ale to przepraszam. W dzienniczku sprawdzam, także kto napisze. Co jest? O Jezu, pozdro Puzo. No to fajnie sprawdziliśmy obecność na moim kanale, widać, że wszyscy są. Ale oczywiście dzięki bardzo serdecznie za rajdzika Puzo. Oczywiście również cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja pierdzielę, co to, ile osób? 150 osób! Co się odpierdziela? O ja dupie! Puzon, co to za gościu? Ja sobie sprawdzę. Ja pierdzielę, co to jest? Pozdro Puzon? Ja dupie, przecież ja tyle osób nie wiem, jak mi boty wysyłali, co maksymalnie. A
A tu prawdziwi ludzie, ja pierdziu! O kuźwa, 200 osób! No? Oj, o, co jest? Sorry. Nie pożyczę, jestem skąpy, buzoni. Ej, ale nie ma chyba lajka. Trzyma lajka. Nie ogarnia. Ej, nie widzę. 115 tysięcy ma subskrypcji. Zakładam, że mordeczka robi na tym. Gdzie indziej live streama. Ale buzonik mordeczko, ty moja kochana, kurde, mać, dziękuję ci bardzo serdecznie za takiego... Ja pierdzielę rajdzika. Łoż ty. Co to ma być? Manojek puzon. Puzon. Machonek. Co jaki machonek? To... Puzon. Machonek. O, machonek i ma. 2000 oglądających. To aż wam pokażę tutaj. Jego kanał. Ja pierdziu, ale nie mogę siebie sam. Dobra, elegancko, trzymaj się mordo, 230 osób, stawcie łapkę do góry. Co? Ależ to siła. Ja mam teraz od meduzy? Tu czekaj, bo już nie ogarniam. O, siema! Puzoniasty meduza, siema. Dzięki za rajda Bożego. Mówię, pisałem ci, że wpadnę raczej w niedzielę. Jak ten, jutro Angela chyba wygija. I w niedzielę wpadnę tam do ciebie na projekt Boży. Także spoko. Szykuj wódkę. Będziesz wódkę chlał. Nie, żartuję. Przyjadę na trzeźwo. Ja w niedzielę odpoczywam. Dzięki za rajda Bożego u UNCT. Wiem, że miałem dzisiaj wpaść, ale mówię, no. No, po prostu tak się potoczyło. Ale dziękuję bardzo. No dobra, zadzwonię do pana Jurka i powiem. Ale dobra, to teraz, a widzicie, teraz dzwoni, już jest echo pewnie. To mnie wkurwa. Halo? Rozmawiam z rozmówcą? Tak, słucham. Dzwonię w sprawie pralki Frani, tej, której pan wystawił na Oliksie. No, słucham. Proszę powiedzieć, czy można umówić się na przykład na poniedziałek, wtorek, żeby ją przyjechać, obejrzeć na żywo? Nie ma problemu. Tylko wcześniej niech pan po prostu zadzwoni przed przyjazdem. Powie mi pan, bo ja akurat nie chcę przynieść zarazy do domu, powie mi pan, czy zadba pan o środki bezpieczeństwa? To znaczy ja po prostu w masce chodzę, przepisy wymagają. No właśnie, ale to tak dużo ludzi mówi, że w tej maseczce i tak dalej. A powie mi pan, czy ja bym przy... Po prostu czy mógłby pan być... Poczekaj pan, bo tu... 1984. Czy mógłby pan być po prostu w... jak to się nazywa? W kasku motocyklowym, na czas transakcji. Wie pan, nie mam nawet kasku motocyklowego. Mnie maska wystarczy, bo tak ustawodawca przewidział taki przepis, no to maskę mogę po prostu ubrać na twarz. Zresztą swoją drogą chodzę w masce, a kasku po prostu nie będę robił z siebie debila, czyli koło domu nie będę chodził pan w kasku. Ale nie, tylko na czas transakcji. Ja bym wziął... Nawet ja mogę wziąć dwa kaski, tak? Jeżeli pana to urządza, to ja mogę wziąć i ubiorę w domu, położy pan pod drzwiami, ja ubiorę w domu, ale w tym kasku na pewno nie wyjdę na dwór, na zewnątrz. Nie? Jeżeli pana to uszczęśliwi, nie ma najmniejszego problemu. O, no, umówimy się na telefon, pan mi pod drzwi przyniesie na wycieraczkę kask położy, ja tam wcześniej położę jakiś papier, albo nie wiem, dekturę, żeby się to nie zbrudziło. Ja ubiorę po prostu kask w domu, bo to jest w suterynach na parterze i po prostu pan też może wejść w kasku, no i nie ma problemu, pan sobie oglądnie sprawdzi, jest prąd, woda, jest, może no dobra, zalać, no bo włączyć do pan, energii i tak dalej. Ja. Przezorny zawsze ubezpieczony, ja wolę takim kasku iść, mieć sobie szybkę. Wiem, jeżeli jest pan przewrażliwiony, to ja panu wytłumaczyłem, nie ma najmniejszego problemu, tylko wie pan, na dwór na pewno ja nie wyjdę w kasku, bo ja, wie pan, ja koło domu nawet chodzę bez maski, bo tu jest zabudowa akurat taka jednorodzinna, gierkowska,
takie kostki Rubika. I tu nikt nie ma, wie pan, na głowie. No, wie pan, jak ja idę, wychodzę poza bramę, no to mam obowiązek ubrać tą maskę. Nie? Ja wcześniej już powiedziałem, jak pan chce, no to mogę w masce, ale jak pana, panu to nie wystarcza, to ja mogę, wie pan, ubrać ten hełm, jeszcze dodatkowo rękawice mogę ubrać jednorazowe, jeżeli pan się obawia. Nie ma najmniejszego problemu. No bo ja tą pralkę biorę dla dziadka, więc też dlatego ja nie chcę, wie pan, to dziadek jest starszy i to dla dziadka bardziej się boję. Oczywiście, ale tu nie ma najmniejszego problemu, wie pan, to jest produkt, ja mówię, nowy, to nie ma, wie pan, żadnego skażenia na pewno, bo nie było używane, no to, wie pan, mało prawdopodobne, ale jeżeli pan jest przewrażliwiony, nie ma problemu, każdy ma prawo podejścia do swojej sytuacji, jak pan chce, tak, to tak jak panu powiedziałem. Podam panu adres, przyjedzie pan, położy pan pod wycieraczką, ja sobie tylko wezmę, ubiorę hełm w domu i po prostu będziemy rozmawiać w hełmach, czyli w kaskach motocyklowych. Nie no, ale ja mówię, ja nie na dwór na pewno nie wyjdę, bo nawet nie mam motocykla, bo ja nigdy nie miałem, wie pan, motocykla, żebym po prostu chodził na zewnątrz w kasku. No, tak. Ale i wewnątrz, no to nikt mnie nie widzi, no to wie pan, mogę po prostu ubrać, kurde, nie, hełm. Jakie czasy przyszły, jak my będziemy wyglądać w tych kaskach, jak idioci, kurde, ale... No wie pan, ja już panu wszystko powiedziałem, jak to, w jakiej kolejności ja wiem, możemy to załatwić. No tak, ja jestem otwarty na propozycję. Ja się na to zgadzam. To jest... Ja się na to zgadzam, tylko wie pan, mówisz, jak to będzie wyglądało z boku, ale to nic, no tak musi być. No nikt nie będzie tego widział, bo to wewnątrz będzie, budynku, nie? No to wie pan, nikt tego na zewnątrz nie będzie widział, no a przecież ja nie będę wychodził w hełmie ten, na zewnątrz, nie? Aczkolwiek widziałem już nawet w Biedronce kiedyś ostatnio, powiem panu to jeszcze, jak ten pierwsza fala tego koronawirusa była, że po prostu gość wszedł w kasku motocyklowym, nie? To był początek kwiecień, maj tego koronawirusa, po marcu akurat. I wiem, że było ciepło. O, tak to wygląda. Halo. No, słyszę panie. Halo. No, dzwoniona na ten numer było. Halo, bo coś na linii. Ja słyszę. No, słucham pana. No, pan dzwoni do mnie, nie? To ja pana słucham. Ja do pana nie dzwoniłem, jak się nazywa, tylko po prostu tu dzwonił jakiś pan, nie? No, do mnie. No ja słyszę właśnie rozmowę i mój telefon się wyświetlił, odebrałem i słyszę jakąś rozmowę, nie? Aha, no to gdzieś wszedłem na, po prostu na pana numer przypadkiem, jak się nazywa. Nie? No dobra. Jo, kurde, szkoda, że sobie dłużej nie pogadali. Ale wow, jo, czekajcie chwilę, ja sobie naleję zapitki. Kręcimy. A czemu kostka zaniknęła? O, jest kość. Dobra, rzucamy kostką. Od razu muszę odejmować te losy, bo później ja nie ogarniam, nie? Plus jeden do przodu, dobra. Kurwa, najgorszy śmieć się trafił. Nie, szarlotka shot, pijesz, zagryzasz jabłkiem. Kurwa, to jest dla mnie akurat najgorsze prawie na tej planszy. Ale chuj, jebne to, nie? Najwyżej, ale mogę na przykład zagrać siatkiem i na przykład zapić za jakiś czas, nie? Czemu freak? Co jest? Szuma. Szarlotka Boża. Co nie mogę? No to ja będę wpierdalał jak dziki, ja to jak chuj. Zadzwoń po rower, dobra. Halo, rower. Dobra, do jutra. Już zadzwoniłem, mordo. Powiedział, że jutro przyjedzie. Kurwa mać. Co źle? Kurwa, co źle znowu? No, rozjebę. No byłem na polu numer 10. I dodałem jeden i jest źle znowu. Co jest źle? No dobra, to źle zrobię. Co jest? Co jest źle? Powiedzcie, co źle. Witamy Spóźnialski, witamy Częstochowe. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy oczywiście powrócili właśnie w tej drugiej części. Chodź na czacie, Lechu. Sam pijesz? Jak pijak. Nie, kurwa. A jak będę chlał codziennie pod sklepem z
10 menelami, to nie będę pijak. Tylko teraz jak sam piję, to jestem pijak. Zresztą ja nie piję sam, tylko 2,5 tysiąca osób ze mną piję. Wejdź na grupę, na posta, zobacz jak kurwa kleją alkohol, papierosy, narkotyki. Dobra, ciu. No i proszę bardzo, są także emotki niebieskie. Jesteście gotowi? Bardzo kreatywnie. Ale muszę podcast muzyczny do tego zrobić motywacyjny. Dzisiaj znalazłem tą muzę właśnie. O, piękna. Pod nią sobie wypiję, żeby trochę motywacji dodać. Uwaga. Widzowie. Teraz będzie echo w chuj, ale walę pod to. Palę papierosa właśnie. Stay high, smacznego. Walę. Jak jabłko do wódki, zły pomysł. Właśnie, a czemu? Kurwa, już pisuję. No widzicie, wy mnie straszycie, już pisuję w godach. Jabłko plus wódka. Nic nie ma napisane, że jak połączysz jabłko z wódką, to coś. Dobra, wale. O, dobry wieczór. Dzwonię w sprawie kur. Zdaję sprawę kury. No, jakie pan interesuje? Ta z czerwonym ryjem. Z czym? Czerwoną, no z czerwoną gębą. No nie wiem, o co chodzi. Jesteśmy na polu numer 56. Przechodzimy się giereczkę, patrzcie. Kręcimy kością bożą. Pa, leci, cyk, cyk, cyk. Znowu 6! Ty, ja jestem dzisiaj kozacki jakiś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pole numer 62. Koło ratunkowe używasz kiedy chcesz. Widzowie, mam koło ratunkowe, żeby nie było, żebyście mnie chuje nie oszukali. Wow! Kratka, cyk. Poczekajcie. O, chuj dzwoni. Halo. Halo. No. No? Spijany. A ty najebany. Ej, podaj mi mój numer. 573. No? 254. No? 945. A skąd masz? A co, zazdrosny jesteś? No trochę. A ty najebany chyba, co? Nie, a ty zazdrosny. No trochę da. No, widzisz? No dobra, no to ja podaję swój numer. Twój czas minął, bo zamulony jesteś i będę gadał z kim innym, dobra? Dobra, spijamy. Dobra, nara. Nara. Widzicie? Gnoje, nie? Macie numer na ekranie, przez 10 minut odbieramy. Halo? Halo? No? Z kim mam przyjemność? Z Albertem. Skąd? Jak ty pijany? Z kim? Czekaj, poznaję głos nawet. Czy nie? Albert, no. Sosnowski? Sosnowski, no. No nie, no po co do mnie dzwonisz? Halo? No słyszę cię, o co ci chodzi? Po Mazdę z Bożą dzwonię. No nie, no mów poważnie, co cię do mnie sprowadza? Mazda Boża. No mów, no proszę cię. No śpij, do roboty na 6 rano idzie. Dawaj killer na kamerkę. O 6 do roboty wygina. Co, on pijany? No, właśnie niestety. Nie, właśnie trzeźwy dzisiaj. Jutro będzie pijany. Nie, nie wiem, jutro moja mama przyjeżdża, nie wiem, no. No dobra, no to lecę dalej, bo mam mało czasu, no. Wyjaśnij wszystkim. No, ale tak, dobra, wiesz, dalej. Widzowie, dzwońcie z konkretami. Co to kurwa jest? Halo, dom rozpusty. Siema. Siema. Co tam? No kolejny najebany, ty już dzwoniłeś. Nie dzwoniłem. No to czemu dzwonisz teraz? Co? To w jakiej sprawie dzwonisz? Ja w sprawie tego BMW. No nie no. To nie do mnie. No do ciebie. No nie, to nie do mnie. Ja tylko odbieram telefon, jakbyś miał jakąś sprawę. A ty najebany, nie masz sprawy i wiesz. Wow. Nie
no bez kitu. Dzwonię po BMW się dowiedzieć o konkrety. No i dlatego cię gaszę, no bo mało czasu, a tu trzeba konkrety, a nie po BMW cię dzwoni. Konkrety, widzowie, konkrety. I dlatego cię przełączam. No co jest, no? No kurwa, na to debrać nie mogę tak napierdalać się tymi. Ty. Co? Chłop na... pod swoim... No? Wydał zdjęcie z własnym ręcznym Lopezem. O, zajebiście. Ty nie możesz się dodzwonić do mnie. No co, wróć do połączenia, no? No, rozłącz się ktoś. O. Halo, no ty nie... O. No halo. Halo. No ty już dzwoniłeś. Tak, ty dzwoniłeś. No z kim rozmawiam? Poproszę Angie do telefonu. Po co? A to jest za Kolinia, a nie Angelika Linia. Poproszę Angelikę Linię do telefonu. Nie mogę, bo to jest za Kolinia. Za Kolinia. Spierdolos. No, no widzisz, widzowie. Musisz dzwonić w jakieś sprawy, może jakieś pytanie, problem macie. Ja wam doradzę. Halo, o co chodzi? Halo? No, z kim rozmawiam? Ja z Mateuszem i mam takie pytanie. No? Smakowała szarlotka, bo właśnie chcemy z kolegą spróbować i... O nie, chujowa, ale możecie spróbować i zobaczycie, że to nie jest tak łatwo, jak się wydaje. Nie, bo tam tak zastanawiałem się, bo wyglądało ciekawie. No nie. Czy smakowało? No właśnie nie smakowało, ale możesz sobie spróbować i zobaczysz, jak to, jakbyś bełta pił. No. Jakby to mam do ręku spróbować, albo nie, z brzoskwinią? No to możesz spróbować. A nie masz może tam jakiejś? No nie, a ty? No właśnie też nie. No to trudno, no to niestety. Ej. Dobra, lecę dalej, bo mam 30 sekund na klienta. No dobra, to nie przeszkadzam, powodzenia. No, nara. Nara. Co we? Zostało 5 minut, widzicie? Ja muszę tak po 30 sekund na klienta. Czekajcie. Halo. Siema, ty. No. Komornik, kurwa, ty. Chłopie, płaty, kurwa, nie masz, nie? Chłopie, ten naliczę, chłopie, jesteś chata zabiorę, nie? Za co? No komornik, ty. Zdjąłeś, tu, kurde, ten drzewa, chłopie, zbierałeś, chłopie, w lesie do darmu, chłopie, komornik ci teraz dorywam, ty, biedny. Pięć koła myślisz, nie miałeś płacić, co się obijasz. Poznaję twój głos, masz przejebane. Dobra, dalej. Akurat znam jego głos. Halo? Walkonia dalej. Dobra, czekamy na dalej telefon. Halo? Halo? No? No ty... Na chuj do mnie dzwonisz? No, to ty do mnie dzwonisz. Nie, to ty do mnie dzwonisz po nocach. Tak? No? O której dzwoniłem ostatnio? 22.28. Dobra, to przepraszam, już nie będę. Jebane barachu! Jebane barachu! No, halo? Siema? Siema, z kim mam przyjemność? O ty skurwysynu. Przepraszam, że tak powiedziałem, halo? Dozwodziłem się do chuja! Ślimak, skurwysyn jebany, w dupę jebany. Czego chcesz? Nie, jebany, chciałem cię usłyszeć i zobaczyć, jak wyglądasz, ty garbata śpilo. Zresztą kawa nos tylko. Ja. Jeździcie? I teraz będzie, że ustawka, a tu ślimak jebany dzwoni. No, bo może kilkaset połączeń wykonałem. A myślisz, że ja teraz pizzkę, a ja co on teraz opierdam? No wali mnie, co ty... A co? No wali mnie, co ty tam jesz? Ja sobie teraz będzie kieliszka wódki zaraz polewał, a ty co, byś tam pizzę? Ja... Tam przyjedzie, spokojnie, nie bój się. To, że jesteś zamknięty, nie znaczy, że nie wypił. Dobra, idź na kwarantannę tam, chuj gdzieś. Opierdalasz na półka i... Dobra, tam nie będę ze ślimakiem dyskutował. Nie będę ze ślimakiem gadał. Widzowie, jeszcze ile zostało? 2-3 minuty? Dwie. Dawajcie szybko połączenia. No, aż telefon się rozgrzany jest do czerwoności. Czekajcie chwilę. O, ty, nie da się, nic się nie da zrobić. Rozjebaliście mi telefon cały. Pa, nic się nie da. Co jest? Nic się nie da zrobić. Ty.
Co jest? Za dużo dzwonicie. O, dzwoni ktoś, dobra. Ale nie da się odebrać telefonu. Jest łączenie, stop, halo. No patrzcie, jest tylko łączenie. Przestańcie dzwonić na chwilę. O, halo. Siema. Co jest? Co jest do kograne? No nie wiem, no dzwonisz, w jakiej sprawie? Bo mi się słyszy pytanie i jak mówię, żeby szybciej było. Wysnęło? No. Wiesz, masz dziewczynę? Nie mam. A masz suszarkę? Mam. No to włącz suszarkę i jeździ po praniu ciepłym powietrzem. No dobra. No. Dzięki bardzo za radę. Pozdrawiam czat. Dzięki, no. Zakręcisz wawrzynę? No nie, niestety. Dobra, widzowie. Ustawcie to mi. Halo? Ej, halo, halo, halo. No? Siema, Mochony. Z kim rozmawiam? A, no siema. Siema, Garbaty, ja mam takie marzenie wielkie. No? Napić się z tobą wódki. No, ale to nie dzisiaj, człowieku, zapomnij. A, to ja nie mówię, że dzisiaj, Garbaty. To gdzieś przy okazji, gdzieś tam jak będziemy, wiesz, na jakimś evencie albo gdzieś, teraz koronawirus, no. Zarazisz mnie chujstwem? No co ty, ale no to za jakiś czas. No spoko, no ja nie odmawiam. Ale Machoś, ale tylko i wyłącznie bociana Bożego. No ja właśnie dzisiaj bociana Bożego piję. No, no to piję z tą zdrówką, Machoś. No dobra, no to dzięki. No, to nara, Garbaty. Zdrówką. No, nara. Dobra, widzowie, koniec jako Liniwi była 22.23. Jesteśmy na polu numer 62. Koło ratunkowe, czekajcie. Co jest do chuja? No bo weszliście na temat, kurwa, oświadczenia. A co, ja jestem oświadczeniec jakiś? Angelika Szeloch, 5 złotych. Adrian żartuje z tym pierścionkiem, wybzykaj mnie na tej sofie. Weź to, Angelika, popraw to, zobaczymy. Dobra, 62, rzucam, kurwa, tym kołem ratunkowym. No co jest tą pom... O, plus 3, jedziemy. Raz, 2, 3. Ty! Faza decydująca! Strzał korkiem szampana w głowę. Znaczy, hopo szampana, idź. Co, ma tak walić? No dobra, to zamieszaj kamerę. Gruby makare. Nie ma kebaba. Na kebabie makare? No. Patrz, patrz, patrz. No nie wiem. Ale w sumie trzeźwy jestem, ty. Dobra, serio jestem trzeźwy. No i co? No ja zmarnujesz szampana. No ja się boję, że ci krzywdę zrobię. Ja muszę tak usiąść, o. I co będzie? Na kota, proszę. Tu będzie mu... A tu wyjebie mi, czy nie? No Adi, za blisko. Troszkę dalej. Tu mi wyjebie? No nie mogę na to patrzeć, nie? WULGARNALLGNICA 5 złotych. Czy będzie dzisiaj killer? Nie jebać żuroma. Nie, dzisiaj mordo, dzisiaj mordo nie. Kurwa, dzisiaj to ja małpkę. Gabi, musisz małpę dodać i nick. Wtedy ci się oznaczy na pomarańczowo. Weź chociaż mi wyceluj w, kurwa, w czaszkę. W sensie na pomarańczowo oznaczy się, jeśli ktoś ciebie oznaczy. A wyceluj mi przecież w czaszkę? A jak mam to otworzyć? Pokaż mi. Tu masz taki chwyt. No i co? Widzisz to? I odkręcasz go w lewą jak tego. Ja... Dobra, sam sobie pierdolę. No boję się, no. Tylko powiedz mi, czy dobrze namierzę. Ale nie zrób sobie krzywdy, proszę cię. No nie tak blisko! Czekaj, chcę namierzyć. Marcin Najman, 5 złotych. Angelika, krótka piłka. W przyszłym roku mam pożegnalną łokę. Muszę to wygrać. Ja kontra ty. Piszesz się, Garbata? Daję 500 złotych na waciki i 2 znicze. Nie, dziękuję. Będzie tak widać, bo ja nie wiem. Tak. Dobrze namierzam? Zobacz. No dobrze, Adi, no. Tako? Tak, proszę cię, proszę. Tako? Tak. No kurwa, boję się, że zły kąt nałapię. A ja się boję, że sobie krzywdę zrobisz. Bo ty jesteś taką sierotą, memlą taką. No dawaj, no. Po co przedłużasz? Czuję ciśnienie pod palcem. Będzie grubo, od razu mówię. Rozpierdała mi palce, Andrzeja. Dobra, Adi, to weź troszkę dalej. Unogliwice, 5 złotych.
Ologliwice, zamknij pizdzicie, 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 Ologliwice, zamknij pizdzicie. Baba, nie tak blisko. Cicho. Nie tak blisko. Już? No, chyba no. Adi, Boże, nie mogę na to patrzeć. Cicho, bo stresujesz mnie tym gadaniem. Chodź, wyjdź chodź, spać. Chodź, chodź, maleństwo. Ja pierdolę. Cicho, no bo się skupiam. Nie tak blisko. Wyłamy, no. Peja, 5 złotych. Zalos okulary od własnego zebysy, okulary wyjebak i puść nutę tedesz pan. 3 hours later. No kurde, stresujesz mnie, no. Come on! Jesus, nie mogę, no Ani, pospiesz się, proszę cię, bo nie mogę już na to. Kurwa, śmę. Szybciej, proszę cię. Chcę myśleć to ze sobą i się nie stresować. Dalej. No. Ernie, 30 zł. O! Machon, dawaj Boże, 102 metry Adama Miłosza, ty skurwysynu, chlej tego ruskacza garbaty świętująca twarz, nie ma żadnego sponsora dla Walusia i reszty tych pijaków z hełm na szeroko uśmiechnięta twarz, o roześmianych oczach szeroko uśmiechnięta twarz. Dzięki Erni, chodź mi pomóż. No ale ja nie potrafię. Ja ci powiem co masz zrobić. Ty mam puścić tylko palce, nie, tak? Nie, tu podważyć palcem w czoło. No nie, ja nie chcę ci krzywdę zrobić. Ale ja nie chcę, bo ja po prostu nie widzę, oczy zamykam. To ja ci zamknę oczy. Ale nie rozumiesz, że ja nie umiem, bo tu o, musisz nacisnąć. Boi się. Ja nie mogę. Dalej, bo ty przedłużasz. Dobra, to usiądź, bo mnie stresujesz. Dalej, no. Ologliwice. No kurwa, Olo. 5 złotych. I właśnie za to cię cenię. PS, trzeba pisać przez DŻ, bo inaczej Iwona nie wyczyta prawidłowo twojego imienia. Machon, kiedyś wpadnę do twojej mieściny, kulturalne piwo będzie pite? A jak? Dzięki, Olo. Jak będziesz, to odzywa się do mnie i piwsko zawsze będzie pite ze mną. Dziękuję ci, Olo. Dobra, walę sobie w te czoło. Kurwa, nie mogę podważyć, bo mi ciężko jest widzieć i jednocześnie podważać. Bo pa, tu trzeba palce wsadzić i zrobić tak. Ale nie czujesz? No, ja nie mam paznokci. Kurwa, nie umiem. No chodź, wyjedź mi. Dlaczego ty gruby nie odbiera? Grubas jeden. No to tu możesz być. Chodź. Bo trzeźwieje już, serio. Ze stresu się trzeźwieje. Patrz. Ja sobie odejmę od głowy. Zoła. Co? Patrz, odejmę sobie od głowy, nie? Puszczę, a ty tylko paznokciem podważysz, żeby korek mi wyjebał głowę. Co? Daj no, boję się, dawaj. Tu? Nie. Ale tu nie będzie widać nawet. Dobra, nie, weź Adi. No nie może być nie widać, no. Musi być widać, bo to jest zadanie, no. Ale ja ci wiem, ja nigdy szampana nie otwierałam, do kurwy nędzy. Dobra, sam sobie jebie. Cicho bądź tam. A few moments later.
co? Dostałem w pizdę. Rozdoleczało, no. 5 zł. Ale już czerwone oczy. Wiozę małe surprise do picia na degustację. Gruby może kebaba je? Oby mu nic nie było. 3 godziny chłop się zbierał, no nie wierzę. Z tym szampanem to taka natura... Sram na ciebie! Ja... No i przegrałaś. No nie, no cofasz się na 50, grasz dalej. A mieliśmy wygrać. No nie właśnie, bo masz... No właśnie nie tak. Nie. Widzowie, podziękujcie Angelice, że trafiłem hat-tricka, kurwa. Bo masz być pijany. Jaka była... Jakie było jebane prawdopodobieństwo, żeby tą jebaną grę trafić jeden na 6 rzutów kostką? To chyba ty możesz tylko tak nacisnąć. Widzowie, jakie było prawdopodobieństwo... Ej, ale masz koło ratunkowe. Ale ja... No wykorzystaj to koło. Dalej. Ale nie. Ja jeszcze raz trafi jeden. Jakie było prawdopodobieństwo, żeby trafić jeden spośród 6? No dawaj, no. Nie wezmę tego koła ratunkowego. Bierz. Nie wezmę. Pokaż mi 50. Nie wezmę, wiesz dlaczego? A pokaż mi pole 50, jak jest. No a pokaż mi tą planszę. A nie wezmę koła ratunkowego z jednego powodu. Pokaż mi tą planszę. Nie widzę stąd. Jest. To jest 50. Hat-trick. 3 kieliszki przy ciebie wali i 2 losy zapierdalam. I przez to... I dlatego, wiecie dlaczego nie użyję koła ratunkowego? Dlatego, że... Dlaczego nie? Już wam mówię dlaczego nie. Patrzcie. Od pola 50 do pola mistrza są jeszcze rzeczy, których nie robiłem. I dlatego tylko i wyłącznie dla dobra live'a nie wezmę koła ratunkowego. Nie, że po prostu, że nie chcę wygrać. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby było ciekawiej na live. Przechodzi mi się giereczkę.